Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Mena... w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, w kolejnym odcinku przygód Davida U. Przyznam szczerze, bardzo wciągnąłem się w Ultimate Team i jakoś tak umknął mi ten nasz David, a przecież trzeba wrócić, słuchajcie, na najwyższy poziom futbolowy, jeżeli chodzi o tego środkowego pomocnika, więc mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu OU. Nie będę też ukrywał, ja też widzę troszkę gorsze wyświetlenia naszego podopiecznego, więc jeżeli chcecie więcej OU, to zostawcie łapkę w górę i ja będę widział, że ej, on się podoba. Nawet jeżeli mniej osób ogląda, to ma duże wsparcie swoich kibiców. Więc jeżeli jesteś kibicem Davida OU, to zostaw łapkę mu. Słuchajcie, gramy teraz z... Jezus Maria, za dźwięki spada. Gramy teraz, słuchajcie, z Austrium Wiedeń. I to, co istotne, nie edytujemy gwiazdy przed tym meczem. Edytujemy jedną rzecz, a mianowicie wchodzimy w ustawienia gry. I fajnie by było, żeby... A nie, już jesteśmy na klasie światowej. Dobra. Bo wydawało mi się, że my tego wcześniej nie zrobiliśmy, więc zostajemy na klasie światowej i zobaczymy, jak będziemy wyglądali w tym starciu przeciwko wiedeńskiej drużynie. Liczę na to, że będziemy się tutaj dobrze bawili. I dostaliśmy zawodnika miesiąca, czyli plus 4. Ja to tak, wiecie, powiedziałem sobie, dostaliśmy zawodnika miesiąca, to przecież jest dla nas plus 4. Więc jest to gigantyczny boost potencjalny do naszych umiejętności. Ja dawno nie grałem z zawodnikiem jednym, więc tutaj trzeba będzie się do tego przystosować, ale liczę, że to jest już taki piłkarz, że po prostu poprowadzi mnie tutaj sam. Zobaczcie, już tutaj skracam, już tu presuję, ale teraz tak na poważnie, pamiętajmy o tym, że tutaj te upgrade'y będą dla nas naprawdę istotne, więc walczmy o to. David, no prawie się udało to przejąć, spokojnie swoją akcję budują piłkarze z Wiednia, ale o Jezus, że my tego nie przejęliśmy, to nie wiem, natomiast teraz pojawiłem się fajnie, żeby dostać tą piłę, zagrywamy do boku, możesz to jeszcze cofnąć, uciekaj Broby, uciekaj, albo, o Jezu, zawahałem się, bo widziałem, że Traoré miał tam mnóstwo miejsca na boku, jeszcze pomyślałem, żeby taką piłę wypluć na pozór bez sensu, ale dającą mu masę przestrzeni, natomiast no widzieliście, że niestety ta chwila zawahania kosztowała mnie stratę. Na szczęście teraz dobrze wyszliśmy z szeregów defensywnych, ale potem ta próba zagrania piętą totalnie bez sensu. Ja schodzę nie do swojego sektora, ale pomożemy naszym kolegom, żeby piłę przejąć i udaje nam się to. Taylor do mnie, ja wysyłam tu na obieg bocznego obrońcy, który stanął. No tego się nie spodziewałem, no musimy ciągnąć wraz z tą akcją, dostajemy teraz piłę, podłącz się tutaj Kenneth, ładnie to zrobił, możesz jeszcze, uderz z tego w ogóle, gdzie ty biegniesz, uderz z tego, mamy asystę, proszę bardzo, plus 3 i tak się wjeżdża, aczkolwiek czy ten gameplay jest jakiś cudowny na tej klasie światowej, jak średnio bym powiedział, bo nikt po prostu tego zawodnika nie atakował i wydaje się, że po prostu niepresowany mógł tutaj przemykać między obrońcami rywali, ale jak na powrót Davida OU, no to już 7 plus albo 7 upgrade'ów na start, to jest coś nie najgorszego. Tutaj przycinamy tę linię podania, możemy zaatakować. Chciałem trafić piłkę, no nie udało się, żółta kartka, w pełni zasłużona. Może się David cieszyć, że tutaj jeszcze nawet nie był troszkę bardziej surowy arbiter. Dostajemy tę piłę, zagrywamy ją jeszcze do Traoré. On się jednak przy niej nie utrzymuje, więc trzeba tutaj uważać. No ale niestety nie wychodzi. To świetny teraz atak na piłkę jednego z naszych kolegów. No nie zdążyłem zrobić ball rolla i ona uciekła. No dziw, inaczej się gra niż w Ultimate Team. O tym trzeba pamiętać. Tutaj dobrze nasi koledzy, chociaż ten strzał taki powiedziałbym orlikowy sprawił problemy bramkarzowi. Poprosiłem o zagranie do mnie, bo tu widziałem, że mogą być kłopoty. Piłki nie dostaje, ale teraz no... Czemu klikam, a tu się nic nie dzieje? Miałeś wystawić nogę, nie robisz tego, ale okej. Jest Kenneth Taylor, jest OU, wykorzystujemy tę siłę, którą ma i udaje nam się fajnie teraz przejść przez obronę, znaczy przez pomoc rywali. No już podążamy za tą akcją jako zawodnik kompletny, bo na tym polega właśnie OU. No ale niestety kompletnych strzałów jeszcze nie ma. Obok bramki przelatuje piłka, kontrolujemy ustawienie naszego zawodnika, żeby ewentualne długie zagranie przejąć. Teraz schodzimy tutaj, żeby nie było linii podania, kryjemy dwóch zawodników naraz, ale dobrze to wychodzi, bo zmuszony do gry skrzydłem teoretycznie trudniejszy jest przeciwnik, ale nic nie robi sobie z obecności Traoré i ta akcja cały czas trwa, więc idziemy pomóc, no i tym razem bez faulu, dobre wejście, oczywiście nie można nazwać tego odbiorem, no bo piłka po tym zagraniu wychodzi na aut, ale na pewno dobre przerwanie akcji. Staramy się tutaj pomóc naszemu bocznemu obrońcy, no i to jest dobry odbiór, z Traoré zagrywamy teraz, no więc pokazujemy, że potrafimy nie tylko atakować,
ale i bronić. Czekamy na obiekt Traoré. Fajnie zagrana ta piłka. Trafia do naszego skrzydłowego. Już jest Broby. Biegnie sam na bramkę rywali. No i będzie gol z tego, nie? Nie będzie, bo broni bramkarz, a potem ta dobitka dramatyczna. Zatem koniec pierwszej połowy, ale coś się działo. Słuchajcie, wreszcie też były strzały. No chyba lepiej, żeby ten gameplay wyglądał w ten sposób, niż żeby ci nasi zawodnicy gdzieś się tam kopali po czole tylko w środku pola, prawda? Teraz zagrywamy do boku bez straty, więc dobre wejście w drugą odsłonę. Traoré nie może powiedzieć tego samego. Schodzimy do tej 36, żeby tutaj rywal nie mógł odegrać. No i staramy się już w obronie podziałać. Teraz presujemy razem z naszym bocznym obrońcą. No i na współkę fajnie odbieramy piłę. Zagraj tu Traoré i wychodź. Wychodź od razu, wychodź od razu, wychodź. No kliknąłem ci, wychodź, no to wychodź. Nie będzie spalonego w tej akcji. Dobre to zagranie do skrzydłowego, który jeszcze zagrywa do nas, a my od razu do Brobeja. Broby, uderz sobie z tego, żeby był dobry strzał. Nie tyle zamieniony w asystę, co jakby żeby sekwencja nam się skończyła. No bo tutaj brutalnie i bezczelnie pracujemy też na dobrą ocenę. No mocno zużywam te... Boże, staminę naszego Davida Ouu. No ale on też ma słynąć z tego przygotowania fizycznego, więc musi być gotowy na takie sytuacje. A teraz pięknie zagrali nasi rywale. No i niestety nie był w stanie nasz 95-letni goalkeeper wyjąć tej piłki, choć przypomniał sobie przynajmniej po co jest między słupkami, więc zawsze coś. A teraz ładnie ten Traoré minął sobie te linie w ogóle obrońców, a w zasadzie pomocników, którzy wyszli bezrefleksyjnie. No i jest szansa dla dobrze wyjęta ta piłka przez golkipera, ale naprawdę ładny strzał. O, już się tutaj upychasz. Poprosiłem o piłkę, bo liczyłem, że będzie lepiej zagrana, ale straszny błąd obrońcy. No jak to nie było zagranie do bramkarza, panie sędzio? Ja naprawdę nie wiem, co jest zagraniem do bramkarza w takim wypadku. Przecież on podał piłkę do golkipera. No ale dobrze, zostawmy to już. Malone do swojego kolegi, który fatalnie zagrywa, ale nam nie zaliczają tego jako przejęcie, mam wrażenie. No ale my doskonale wiemy, że chcieliśmy tam być. Poprosiłem o tą piłę od Brobeja. Źle to zagrał, ale Henderson już sytuację uspokaja przejęciem. My mówimy Traoré, biegnij chłopie, biegnij. Ale chłop nie biegnie. No i to jest ten problem. Teraz Traoré chciał wygrać na szybkość, ale przegrał na siłę. Uj, moje złe ustawienie pozwoliło na zagranie tej piłki po linii, więc musimy teraz wracać, musimy pomóc. Ja wiem, że David, odczuwasz zmęczenie, ale tutaj trzeba troszkę popracować, bo my musimy na stadionie imienia Johana Cruyffa te punkty wywalczyć. Zagrywamy do boku, dostajemy tę piłkę, spróbujemy rozszerzyć troszkę akcję zagraniem w powietrzu. Wychodzi to nieźle. Spalony? Nie spodziewałem się, że on będzie na spalonym tutaj, no ale widzimy, że był. Staramy się tu ściąć, nie wyszło. Teraz trzeba pomóc kolegom z obrony, bo oni są bardzo pasywni w tym meczu. No, nie mogłem wziąć tej piłki, ale dobra, jesteśmy teraz. Zagraj mi tutaj. Dobre to przyjęcie. Czekamy na wyjście naszej dyszki, no ale on nie chciał się ruszyć, więc to było odrobinę problematyczne. Teraz możesz to zagrywać tu, super. Teraz tu, jeszcze odegraj mi. Ładnie wyklepujemy tę akcję. Broby, nie było spalonego. Broby, gol! Druga asysta w tym meczu. No czuć, że jest tu niższy poziom, natomiast nie będę narzekał, bo to daje nam mega punkty rozwojowe, no plus dwie asysty w spotkaniu. To jest coś fajnego i wolę sobie nawet na niższym poziomie przeklepać akcję przez środek pola w ten sposób, niż płakać patrząc na to, jak ta piłka gdzieś tkwi w środku pola, nie oddajemy strzałów, a potem futbolówka kończy jeszcze w naszej siatce w 85 minucie i tyle z tych spotkań widzieliśmy, prawda? Więc w ten sposób teraz ładnie udaje się to przejąć. Agresywny doskok. Pracujemy tu na ocenę 10, więc mam nadzieję, że tym podaniem ją sobie przypieczętujemy, bo dobre to zagranie do Traoré. On to zgrywał i nie wiadomo czemu, ale cały czas jest fajna okazja. Mogłeś to jeszcze zagrać. Nie podał nam tej piłki kolega z zespołu za plecy, a szkoda, bo mogliśmy tam wyjść na sam, no i do dwóch asyst dołożyć bramkę. To byłoby coś fantastycznego. Stajemy tutaj pomiędzy rywalami, tak żeby albo powalczyć w powietrzu, albo zebrać drugą piłkę. No, nie damy się tu wyciągnąć. Musimy pamiętać o tym, że bronimy bardziej w tej sytuacji. No i kolejne plus 3 wpada nam tutaj, ponieważ
mamy co? No mamy ocenę 10-0, więc wybitny mecz Davida U. Pokazaliśmy się teraz fajnie na arenie europejskiej. Motor Lublin niestety 1-5 przegrywa z Anderlechtem, ale wydaje mi się, że dla drużyny ze wschodu Polski granie w Europie jest wystarczająco już dużą nobilitacją i nie chodzi o to, że jak już gramy, to można dostawać w łeb, ale myślę, że sam fakt obecności w tych europejskich rozgrywkach to jest coś, co ich cieszy. My tymczasem gratulujemy sobie sukcesu i patrzymy na to, co pisze do nas agent, choć on prawdopodobnie jak zwykle interesuje się głównie naszymi pieniędzmi, ale my przejdziemy sobie teraz do rekomendacji, żeby zobaczyć, czy jest tutaj jakiś klub, który by nam się podobał. No Crystal Palace na pewno byłoby świetne, ale niestety jesteśmy od nich daleko. Patrzymy na naszą drogę, no i potrzebujemy tych goli, żeby trafić do Romy, zatem w kolejnym spotkaniu prawdopodobnie postawimy mocno na strzały, bo to jest coś, co naprawdę jest nam potrzebne. Zostajemy powołani na kadrę, co oczywiście jest bardzo miłą sytuacją, ale my teraz skupimy się jednak bardziej na meczu z Utrechtem, ponieważ musimy walczyć przede wszystkim o te trafienia z dystansu. To jest to, co mnie interesuje i może w tym meczu uda nam się tego do tego dostać. No powiem szczerze, jak patrzę na te plus 13, to też mnie kusi, żeby na końcu odcinka to wszystko może nawet w te uderzenia wpakować, żeby mieć większą szansę, by pokonać bramkarza z dystansu. We will say what time will tell. What time will tell, jak mawia klasyk. Na razie mówimy Traoré, żeby wyszedł, bo tam się robi dziura między rywalami. Fajnie to zrobił nasz kolega z zespołu. Może to zagrać jeszcze tu. My zagramy do niego tu. Ekwilibrystycznie, ładnie. No dobra, mamy strzelać z dystansu, to strzelmy! No i to mogło zaskoczyć, bo golkiper sam chyba nie był gotowy na to, że my stąd będziemy próbowali. Piłka leciała całkiem fajnie i obiecująco. No szkoda, że nie skończyła ona w siatce, ale na pewno możemy być zadowoleni z tego, jak to wyszło. Zupełnie inne ustawienie naszych rywali, więc i my staramy się tutaj lepiej w środku pola to wykorzystać. I ta piłka do tego prawego skrzydłowego, gdyby to przeszło. No niestety nie udało nam się, ale teraz szybko przechwytujemy jako zespół. Zagrywam do Weghorsta. Ten próbuje skrzydłowego uruchomić. Nie wychodzi to, ale dobre przejęcie Ołu, no ale ta ruleta zupełnie nie w tempo, nie w dobrym czasie, ale warto docenić chociażby przechwyt. Myślę, że tutaj wszyscy koledzy z zespołu nie mają nam za złe też po takim spotkaniu jak poprzednie, też po takim pokazie altruizmu z tymi asystami, żebyśmy też spróbowali czasami zagrać coś pod siebie. Traoré totalnie przegrywa ten pojedynek główkowy. Jansen w środku pola, oj, to nie miało tak być, ale miało być tak. Teraz tylko, o Jezus, no to jeszcze raz wskoczmy. Nie wyszło, bramkarz na szczęście dobrze, czujnie. Poprosiłem o piłę, nie dostaje jej, ale Henderson nas już tu rozpędzi. My próbujemy zagrać do Traoré, ale te podania górą, no powiedzmy sobie szczerze, nie są najlepsze w naszym wykonaniu. I teraz niezły przerzut, rozszerzenie tej gry do Miguela, aczkolwiek nam się może też teraz ciężko grać, bo jest mokra murawa, a ten wpływ warunków pogodowych na rozgrywkę mamy ustawiony na taki, który powinien być odczuwalny, więc może też dlatego to zagranie górą było takie, bo może być spory wiatr, o czym my nie wiemy. Na to nie wpadłem wcześniej, dopiero teraz przyszło mi to do głowy. Nie udało się spresować strzelca, ale na szczęście sam z siebie oddał strzał do niezbyt dobry. Zagrywamy w takim razie do Traoré, ten do nas, my do tyłu, ale powiem szczerze, no biorąc pod uwagę, że jest mokro, warto by było wykorzystać ten poślizg, który może dostać piłka przy jakimś strzale z dystansu, więc jeżeli dostaniemy piłkę, będziemy starali się to wykorzystywać. No jeszcze nie teraz, bo tutaj nie mamy jak uderzyć, ale ładnie ta akcja się zapowiadała. Poprosiłem jeszcze o zagranie, bo wydawało mi się być to lepszym rozwiązaniem. Ta próba podania bardzo odważna, no ale niestety nieskuteczna. Teraz ja powinienem tutaj być przy tym zawodniku. Nie byłem, ale koniec końców wychodzi nie najgorzej, bo piłkę mamy. No i Van den Bommen gra sobie z Windalem. Jestem tu do gry ja. Ryzykujemy do Traoré? Nie, zagrajmy sobie do góry. Teraz dostaniemy tą piłkę, wycofajmy to bez straty. No ale to klepanie na razie nie przynosi rezultatów, nie przesuwamy się jakoś znacznie. Możesz zagrać górą do mnie, nawet dołem można było, ale okej. Spróbujemy z dystansu uderzyć, ale jeszcze nasz zawodnik próbował poprawić sobie piłkę dodatkowo i skończyło się to stratą. Natomiast gonimy tutaj, gonimy. Mimo, że nie jesteśmy w pełni sił przed tym spotkaniem, to staramy się pomóc naszym kolegom w defensywie. Na szczęście jednak nie ma w czym, bo nasz bramkarz fantastycznie broni to arcytrudne uderzenie. Poprosiłem o zagranie, nie dostałem go, ale jeszcze Traoré. Fajne to zgranie i teraz mamy całą stronę, żeby mu otworzyć, ale on nie poszedł linią i to podanie też ściągnięte było do środka przez to. Wolałem, żeby on poszedł szeroko i tak myślałem, że wyjdzie, no ale niestety to się nie dzieje. No i jak na razie po pierwszej połowie solidne spotkanie Davida Ołu, solidne spotkanie całego Ajaxu, ale bez konkretów. Dużo próbuje grać pod siebie, wiem o tym, ale jeżeli my chcemy uciec z tego Ajaxu,
No musimy grać pod siebie. Teraz fajne to wejście, bo to nie było podanie od naszego rywala. On po prostu tę piłkę stracił, ale na tyle fortunny dla siebie sposób, że ta skończyła pod nogami kolegi. Teraz Jansen uciekł nam trochę, ale wydaje się, że to nadrobimy. Chociaż ten strzał na szczęście niegroźny, bo już się bałem, że z takiej mojej niefrasowliwości w środku pola wyjdzie nam błąd. No to zagranie tutaj ok, ale wiesz co, jakbyś miał siłę, żeby to przerzucić, to możesz, bo jestem tu szeroko, fajnie ustawiony i to zagranie ląduje właśnie do nas. Skontrolowaliśmy piłę w boisku i gramy od razu do Weghorsta, który został faulowany nieładnie od tyłu. Sędzia podbiega tak dosyć, powiedziałbym, intensywnie, ale niestety kończy się jedynie na ostrzeżeniu. Nie będzie kartki po tym zagraniu. Zagrajmy to krótko, nie graj tego długo. To się nie skończy dobrze, to się nie skończy dobrze. Jeszcze tam zbierał się Kenneth Taylor, poturbowany przed polem karnym. Niestety jednak nie skończyło się to stałym fragmentem. No i trzeba wracać, ale... O Jezu, nie mamy tej piłki. Henderson to przeciął, no i odebrał, koniec końców. Doświadczony Anglik, możesz to jeszcze wycofać. Nikt mnie nie goni, wycofaj to, daj to! Nie wiedziałem, czy ja kliknąłem podanie, czy nie. Nie wiedziałem, bo ja kliknąłem dwa razy podanie i nie chciałem tutaj... podać źle, więc stwierdziłem, dobra, ustawię się tak, że jeżeli poprosiłem o podanie, to podam, no ale, ale no nie wyszło tak jak, znaczy poprosiłem o podanie, a że jeszcze zaliczy mi podanie, wiecie o co chodzi. Teraz poprosimy o piłkę, dobrze, pojaw się tutaj, nie pojawiasz się, ale dobrze, teraz wystaw mi na ścianę, gramy uderzenie, zablokowany ten strzał, fajne to zagranie od Weghorsta, szkoda, że nie umiałem tego wykończyć. No i teraz, mamy drobny uraz, zaraz poprosimy o zejście z boiska swoją drogą. Choć to przejęcie bardzo dobre, ale musimy, mamy drobny uraz, też czuję, że zmęczony jest OU, więc prosimy o zmianę i przy kolejnej piłce na aucie, czy po prostu innym zatrzymaniu gry, myślę, że nasz trener wysłucha tej prośby, tymczasem Akpom przechwytuje, my zblokowaliśmy się tutaj o plecy środkowego pomocnika, ale teraz jest dobra okazja do dośrodkowania, Akpom przekłada tę piłkę, nie udaje się to, Kenneth Taylor! No ładnie, ładnie to wyglądało, ale niestety nie zdobywa gola, więc co, schodzimy z boiska, ale za ten mecz możemy sobie dać plus 1, bo mieliśmy ocenę 8, więc punkty powoli, powoli zbieramy. Ale, no powiem tak, mecz nie najlepszy drużynowo, ale ja jestem zadowolony z tego, co się tu wydarzyło. Mamy teraz spotkanie w... towarzyskie z Hiszpanią, nie no to sobie pominiemy, słuchajcie, ja wiem, ale ja wierzę, że odbijemy sobie do tej... wierzę, że sobie odbijemy do tej reprezentacji potem, a no ja nie, no nie będziemy tego grali, no wybaczcie mi, no nie ma opcji. Chciałbym teraz się pobawić troszkę w przyspieszenie timeline'u tej kariery, z tego też powodu, że liczę na to, iż nasz zawodnik zacznie sam strzelać z dystansu. Może jakoś to będzie wyglądało, zobaczymy. Czekamy w takim razie na jeden występ w lidze. Zobaczymy też, jak on wpłynie na naszą ocenę. Wygrywamy 3-1. Kenneth Taylor zostaje zawodnikiem meczu. Nie wiemy, czy nasz podopieczny coś strzelił, czy nie. Zaraz sprawdzimy to sobie w zadaniach. Więc przechodzimy sobie tutaj do mojej gwiazdy. Mój agent. I czy coś tu się dzieje? Chyba strzeliliśmy. Tak mi się wydaje. Oczywiście, ja najchętniej przechodziłbym tylko do klubów z rekomendacji, ale nie spełniamy żadnych warunków klubu z rekomendacji, więc jest to problematyczne. A Roma byłaby też fajna, więc powiem szczerze. Na razie mamy zaufanie naszego menadżera, więc wykorzystajmy je sobie i dojedźmy do tego spotkania z Lazio. Więc dwa spotkania ligowe albo trzy. Plus mecz w Lidze Europy, więc zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj strzelić po drodze, a potem sobie szybkimi treningami wrócimy do tego, więc na spokojnie. Kenneth Taylor drugi raz z rzędu zostaje zawodnikiem meczu, więc tutaj mocno jest w formie, natomiast ja chcę zobaczyć jedną rzecz, bo możemy popracować z trenerem, no to jest coś, czego odpuścić absolutnie tutaj nie możemy, więc pracujemy z naszym szkoleniowcem, co daje nam zaufanie menadżera, więc fajnie. I mamy także gwiazdkę, ale ona dostępna jest dopiero za kilkanaście dni, ale w tym nastroju stoimy murem za szefem, w tym nastroju przedświątecznym. Dobra, więc to robimy. I w związku z tym możemy sobie przejść tak jak chciałem pierwotnie do tego starcia z Lazio. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ciekawy jestem czy tutaj jakiś gol wpada. Zostaliśmy zawodnikiem meczu, więc to był mecz chyba gdzieś wygrany po drodze. No bo to nie mógł być kolejny zawodnik miesiąca. No nie uwierzę w to, żebyśmy dostali kolejny upgrade w ten sposób. Natomiast chciałbym zobaczyć jak to się prezentuje tutaj. Patrzymy za tym moja gwiazda, agent i...
Nadal dwa gole. No więc tutaj trzeba się naprawdę spiąć. Wydaje się, że to jest około 5 trafień, których potrzebujemy do przejścia do Romy. No i to będzie coś, czego naprawdę tutaj pragniemy, jeżeli chodzi o to. No a ja pragnę też wyręczyć nam sobie te upgrade'y, no bo miło by było z nich skorzystać. Zatem to jest 10 plus 4, no niewątpliwie daje nam to 14. Na razie zostawiamy tą osobowość. Musimy tutaj wrócić w takim razie do tego, żeby to mieć. Ja trochę bezmyślnie klikałem te punkty, więc w kolejnym odcinku skupimy się na tym. Teraz tak, jeżeli chodzi o nasze działania finansowe, to tak. Inwestycje, zwraca się szkoła OU, ojciec i syn. I robią się mikrofinanse, więc czekamy znowu na OU ojciec i syn i będziemy z tego wyciągali pieniądze, tymczasem patrzymy na nasz rozwój, no bo mamy te 14 punktów do dorzucenia, więc tak, to kosztuje 2, 4, 6, no i lecimy tutaj, 8, 9, okej, okay. O, tutaj 10, 11, 12. Czternaście. No i to myślę, że też dało nam całkiem solidny boost oceny ogólnej. Wpadamy na 72 oceny ogólnej, więc to bardzo mnie cieszy. A jak z tego będzie korzystał OU? Chciałem powiedzieć, że przekonamy się w kolejnych odcinkach, ale sprawdźmy sobie, wiecie co, tutaj mamy w miarę gęsto te spotkania, więc stracimy troszeczkę. Znowu zostaliśmy piłkarzem miesiąca, no ale no nie, no weźmiemy te 4 punkty, słuchajcie. No nie moja wina, że zostaliśmy piłkarzem miesiąca, a OU strzela z Lazio. Więc fajnie nam się ta kariera przyspiesza. Sensowne wyniki OU sprawiają, że tutaj naprawdę wygląda to dobrze. Myślę, że bramka, nieważne czy z dystansu, czy nie, przeciwko Lazio, to nam się powinna liczyć podwójnie. Tymczasem mamy grudzień, więc warto by było także spędzić te święta sensownie. Nie tylko ze względu na jakiś tam relaks, ale sensownie ze względu na rozwój. Zatem patrzymy na moją gwiazdę, patrzymy na osobowość i czemu my potrzebujemy tutaj fioletu. Bo nam spadł wirtuoz, więc no muszę o tym pamiętać, żeby tutaj na to uważać, ale to są działania, mnie nie interesują działania, mnie interesuje co? A chyba tylko stąd mogę tu wejść, dobra. Wirtuoz, nie ma czystego wirtuoza, ale to daje nam najwięcej wirtuoza, więc bierzemy udział w jakiejś tam zbiórce pieniędzy, to jest fajne. Zwycięstwo w derbach wykaże mi się skromnością, więc tutaj pompujemy tego wirtuoza na maksa. Nasz agent czegoś o nas chce, bo na pewno mamy tam zwroty jakieś inwestycyjne, bo to widziałem. W rekomendacjach nie pojawia się żaden nowy klub niestety. No a z Romą bramka niestety, z Lazio bramka nie była spoza pola karnego. Myślę, że powinna być liczona jako 2 przeciwko Lazio, no ale nie wiem. Dobra, mamy gotową inwestycję, więc to jest spoko. Odbieramy także mikrofinanse. 10% z mikrofinansów to jest naprawdę fajny zwrot. Zatem dobrze to wszystko wygląda. W fajnym kierunku idzie ta kariera. No i to, co cieszy, to naprawdę fakt, że OU jest w formie. Dwóch zawodników miesiąca z rzędu, no idziemy po zawodnika sezonu. No innej opcji nie ma.